Właściwie to nawet nie wiem od czego zacząć, bo mam wrażenie, że nie było mnie całymi tygodniami. Dziwne odczucie, ale wpadłam w teatralną otchłań. Zdjęć zrobiłam tysiące podczas kaliskiego festiwalu teatrów ulicznych Strada i wiecie co? Oczy świeciły mi się i świecą do tej pory odbycia po prostu szczęśliwą, jak to niewiele człowiekowi do tego szczęścia trzeba. Jak kiedy idę focić, albo rozmawiać z ludźmi, albo robić reportaż, to po prostu wpadam w jakąś przestrzeń, w taką moją prywatną krainę szczęścia. Mam wtedy flow, czas nie istnieje, włącza się pauza. Mogę wtedy nie jeść i nie chodzić nawet do toalety. Znacie taki stan? Po kilku dniach takiego haju trzeba trochę odespać, odpocząć, nabrać nowej energii, ale to samo nakręcalne wszystko jest. To jest jak tlen. Tak samo mam z podcastami. Nie mogę już bez nich żyć. Zauważyłam, że aktorzy z teatrów, którzy brali udział w tegorocznej Elastradzie mają podobnie. Na pewno nie można do nich podchodzić i prosić o wywiad przed spektaklem. Gdyby ktoś tak zrobił, to spieprzyłby całą sprawę, bo ich wtedy nie ma. Są, istnieją, ale zupełnie gdzieś indziej, w swojej przestrzeni, w teatralnej przestrzeni, którą tworzą. Bardzo kocham teatry uliczne, bo są żywe, są bliskie publiczności. Czasem ktoś zostaje zaproszony do wzięcia udziału w spektaklu, albo czasem kogoś dotknie bardzo silna fala emocji. Ja to bardzo kocham. Przez ostatnich kilka dni wracałam do domu ciężko zmęczona. I co ciekawe, mentalnie fruwałam. Widziałam moje białe skrzydła. A fizycznie nie miałam już nawet siły chodzić. Powłóczyłam nogami, bolał mnie kręgosłup, plecy, nogi. Czułam, że ważę ze dwie tony. Swoją drogą to ciekawe, bo właśnie wtedy, kiedy dużo działam, czuję się ciężka. I to wszystko, słuchajcie, znikało dość szybko, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A wiecie w jakim momencie? W takim, kiedy przyjeżdżałam wykończona do domu, owijałam się w kołdrę, a córka pytała mnie wtedy, czy mam ochotę na sałatkę. A ja stukałam zębami z zimna, bo wieczory bardzo chłodne były, i takie słowa rozgrzewały mnie tak, jakbym właśnie teleportowała się przed kominek, którego nie mam. <grych> to są takie drobne rzeczy, dzięki którym człowiek jest szczęśliwy. Doceniam tym bardziej, że miałam przerwę długą, dziewięciomiesięczne wyautowanie z życia zawodowego, z życia prywatnego, pewnie potrzebne, może nawet niezbędne, żeby teraz móc małymi kroczkami zacząć robić to, co kocham, żeby znów odzyskać moc. Tysiące zdjęć na karcie, spotkania i rozmowy z ludźmi, śmiech do łez, boże jak mi było tego trzeba. No i kultura, rozrywka, teatr, emocje, wrażenia, boskie spektakle i bardzo wartościowe rozmowy z artystami. Większość z nich to cudowni wrażliwcy, przeżywający swój enty występ jakby to było po raz pierwszy. Szybko się otwierają, są silni, a jednocześnie bardzo krusi, nie można ich spłoszyć. Patrzę w oczy, jestem spragniona ich historii, kocham z nimi rozmawiać. Te kilka dni wniosło do mojego życia tyle, że musiałam i bardzo chciałam wam o tym opowiedzieć. Bo czasem nawet jedna chwila potrafi zmienić wszystko. Potrafi wywrócić nasze życie do góry nogami, potrafi w nas na nowo rozpalić iskrę, na którą czekaliśmy od miesięcy. A w was co rozpala iskrę? To nie muszą być wielkie rzeczy. Pytam o takie wiecie, malutkie, drobne, ale takie wasze, bliskie sercu, intymne i takie, które sprawiają, że unosicie się ze szczęścia. Ja teraz, kochani, lecę podlać moje rośliny na balkonie, bo mnie wołają. No i słyszymy się jutro. Halo tu bazan. Szukajcie szczęścia w prostocie.